Panie sekretarzu, jak pan ocenia tą kolekcję, która została przed chwilą zaprezentowana? No, mnie się bardzo podoba, bo kolekcja jest piękna kolorystycznie, piękna pod względem projektów, ale jako sportowiec, który uczestniczy w Igrzyskach Olimpijskich, też bardzo mi się podoba jakość wykonanych tych elementów kolekcji, jak i obszerność tej kolekcji. Dlatego, że sportowcy, którzy jadą na Igrzyska, spędzają tam najczęściej około 10 dni, 14 dni i muszą być przygotowani na wszystko, na wszystkie warunki, na wszystkie zmiany warunków pogodowych, szczególnie w Soczi, gdzie naprawdę czeka nas i pogoda ponad plus 10 stopni, jak i poniżej zera. I ta kolekcja spełnia te oczekiwania. Te stroje, w których zaprezentują się nasi sportowcy na ceremonii defilady, uważam, są przepiękne i sobie wyobrażam, jak nasza grupa, ta kilkudziesięcioosobowa naszych sportowców, będzie szła w tych strojach po stadionie przy pełnym oświetleniu, bo trzeba pamiętać, że wtedy jest pełne oświetlenie na stadionie. Ta biel, te kryształki Swarovskiego naprawdę będą robić ogromne wrażenie. Ale też liczę, że w tych strojach bardzo często, oby jak najczęściej, będą się prezentować na podium, dlatego że również ten strój defiladowany jest dedykowany do tego, żeby odbierać medale. I za to trzymam kciuki za naszych sportowców. Miał pan już ten materiał w ręku, jaki on jest? Ja oczywiście, że miałem, bo ja uczestniczyłem w procesie tworzenia tej kolekcji. To jest materiał, który spełnia wszystkie wymogi i jest najwyższej jakości. Po to tak długo, bo ponad 2 lata pracujemy nad tą kolekcją, żeby ona spełniała właśnie wszystkie oczekiwania i była przygotowana na wszelkie zmiany i zaskoczenia ze strony pogody. I ten materiał jest przede wszystkim dobry, jeśli chodzi o pogodę taką mokrego śniegu, jak i deszczu, bo takich się możemy spodziewać w Soczi, jak i dobry pod względem przepuszczalności i oddychania dla sportowca, dla ciała sportowca, po to, żeby on pod tym strojem nie przepacał się. Naprawdę spełnia najwyższe wymogi jakościowe. No tu nie będę udzielał odpowiedzi, no bo to jest oczywiście nasza tajemnica kontraktu, który podpisujemy z firmą OTCF, podpisaliśmy i na mocy jego realizujemy tą kolekcję. Powiem uczciwie, patrząc na objętość tej kolekcji, biorąc pod uwagę, że oprócz tego, co zaprezentowano tutaj, są jeszcze różnego rodzaju torby i inne akcesoria, to naprawdę nie są to małe pieniądze. Ta nasza reprezentacja będzie miała około 50-60 osób. Na pewno ma pan swoich faworytów. No ja nie będę tu oryginalny. Wiemy, że najbardziej oczekujemy dużych wyników sportowych od, no wiadomo, naszej największej gwiazdy Justyny Kowalczyk, od naszych skoczków, biatlonistek, które się pięknie zaprezentowały w ostatnim sezonie, łyżwiarzy i łyżwiarek szybkich, które również przecież przywieźli medale z Mistrzostw Świata. Liczę, że jak zawsze pojawi się jakaś perełka, jakiś czarny koń, jakieś niespodzianki. Na pewno w naszej ekipie takie też będą i być może, chociaż jak powiem, to już może nie będzie niespodzianka, więc nie będę mówił. Liczę na to, że oprócz tych, które wymieniłem, będą ci, na których teoretycznie nie liczymy, a okaże się, że medale zdobędą.